Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jakby kwiatu polny. Trawa usycha, więdnie kwiaty, gdy na nie wiatr pada powieje. Prawdziwie trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat. Lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Liturgia Adwentu ukazuje nam przychodzącego Boga. Przychodzi On w życiu i śmierci. Dnia 2 grudnia, gdy zakończyło się ziemskie życie Jerzego Płocowskiego, Bóg przytulił go do swej piersi, jak jagnię. Po długim, pełnym wielu pasji, żywocie przeprowadził go do wieczności. Profesor Jerzy Płocowski umarł w wieku 93 lat. Żal nam, że nie mamy już pośród nas. Smutek rozstania przeżywa rodzina, społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, środowisko Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, uczniowie, współpracownicy, przyjaciele. Pogrzeb zmarłego odbędzie się w Krzynowłodzie Wielkiej. Tam zostanie pochowany w grobie rodzinnym. Podczas tej uroczystej mszy świętej, sprawowanej w archikatedrze lubelskiej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Bocika w obecności Kolegium Rektorskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Senatu, Rady Wydziału Nauk Humanistycznych, Pana Prezydenta miasta Lublin. Pragniemy pożegnać profesora w mieście, w którym przeżył swe najbardziej twórcze lata, rozsławiając naszą uczelnię i miasto w Polsce i na świecie. Życie, które otrzymał w darze od Boga, uczynił wspaniałym darem dla innych. Ufam, że z owoców intelektualnej pracy profesora Jerzego Płocowskiego oraz jego chrześcijańskiej i patriotycznej postawy będziemy jeszcze długo czerpać inspirację. Sprawia to światło obecne w jego życiu, czyniące je przesłaniem. W chwili pożegnania, modlitwy i zadumy spróbujmy odczytać jego piękne treści. Do Lublina Jerzy Płocowski przybył w 1950 roku jako człowiek doświadczony dramatem lat wojennych i powojennych. Był żołnierzem AK, miał pseudonim Piotruś. W Powstaniu Warszawskim stracił rękę. W latach 1944-1945 był jeńcem w obozie w Skierniewicach. Po wojnie szybko zrobił doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale ze względu na swą biografię i poglądy okazał się tam wtedy persona non grata. Było to w czasie nasilania się presji ideologii komunistycznej na życie intelektualne, gdy próbowano zamieniać uniwersytety w agendy polityczne. Przestrzeń względnej wolności, konieczne jak powietrze dla autentycznej pracy naukowej, młody doktor znalazł na górę. Warto pamiętać teraz, gdy kult przygotowuje się do obchodów swego stulecia, jak bardzo odważna i przemienna w dobre skutki była decyzja księdza rektora Antoniego Smolkowskiego o przyjęciu do pracy naukowo-dydaktycznej kilkorga doktorów i profesorów, których władze komunistyczne wyrzuciły z Torunia. To wtedy schronienie w Lublinie znaleźli Irena Sławińska, Czesław Skorzelski, Leokadia Mądowiczówna i najmłodszy w tej grupie Jerzy Płoczowski. Wszyscy stali się legendami polskiej humanistyki. Z
stworzyli swe własne szkoły badawcze. A Kuli zawdzięcza im charakterystyczny styl chrześcijańskiej myśli, niezależnej i otwartej. Dokonali tego w czasach niezmiernie trudnych. Jerzy Poczowski uprawiał nowatorskie badania nad dziejami chrześcijaństwa w Polsce i Europie. Rzetelnie poznawał prawdę historyczną i jednocześnie potrafił odczytywać jej aktualność w zmieniających się warunkach. Badając dzieje Rzeczypospolitej, wskazywał na doniosłe spotkanie chrześcijaństwa łacińskiego i bizantyńskiego, bez zacierania różnych sporów i konfliktów, rzutujących również na współczesne relacje pomiędzy narodami dawnej Rzeczypospolitej. Zastanawiając się nad przyszłością Unii Europejskiej, otwierającej się na nowe kraje w latach 90. ubiegłego wieku, wśród których znalazła się Polska, przypominał, że Europę stworzyło chrześcijaństwo, a jej pierwszą integrację stanowiło uformowanie się sieci parafii w średniowieczu. Uczył dostrzegać w dziejach sprzęganie się ciągłości i zmienności oraz myśleć o dziejach w perspektywie wartości. Nie sposób omówić tu nawet w skrócie jego najważniejszych dokonań. Na pewno będą się konferencje naukowe, które postawią sobie takie zadania. W chwili pożegnania świętej pamięci profesora Jerzego Poczowskiego przez Lublinia należy przede wszystkim wyrazić mu wdzięczność za uświadamianie nam znaczenia Unii Lubelskiej. Dzięki powołaniu Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej organizował badania nad jej dziedzictwem we współpracy historyków z różnych krajów. Wsłuchiwał się w często rozbieżne interpretacje znaczenia Unii Lubelskiej wypracowane przez historyków z Litwy, Białorusi, Ukrainy i poniekąd w nawiązaniu do metodologii samej Unii, do której doszło poprzez mądre rozwiązywanie sporów, inicjował debatę. Wielogłos tej debaty otwierał drogę do prawdy historycznej oraz do zbliżenia narodów uczestniczących we wspólnym dziedzictwie i zarazem bardzo podzielonych. Naukę traktował jako solidny most łączący przeszłość z teraźniejszością, jako oczyszczanie pamięci narodów i podstawę dla przyjaznych emocji pomiędzy sąsiadami. Spełniał ten rodzaj posługi myślenia, o którym mówił do uczonych Jan Paweł II. Troska o prawdę powinna służyć życiu. Cieszył się bardzo wspólnotą myślenia z papieżem na temat znaczenia historii Unii Lubelskiej. Przekazał niesłychanie ważne świadectwo dotyczące jagiellońskiego rysu papieża Polaka. Wspominając konferencję odbywającą się w Rzymie w 1990 roku, pisał w swoim artykule opublikowanym w Etosie. Idea dialogu jest bardzo bliska Janowi Pawłowi II, który podczas długiego i poruszającego spotkania z uczestnikami sesji powiedział m.in., iż dla niego to dziedzictwo Rzeczypospolitej jest tak niezwykle drogie, że podczas inauguracji pontyfikatu modlił się po litewsku, białorusku, ukraińsku i po polsku jako dziedzic tej Rzeczypospolitej. Ze łzami w oczach wszyscy przyjęli to wyznanie. Bratnią duszę profesor Poczowski spotkał w osobie arcybiskupa Józefa Rzecińskiego. Wspólnie myśleli o chrześcijańskich korzeniach i dwóch płucach Europy, a także o nowych kulturowych wyzwaniach, jakie pojawiły się po upadku komunizmu. Byli wizjonerami Europy jako wspólnoty ducha,
nie ulegającej pokusie egoizmu konsumpcyjnego czy egoizmu nacjonalistycznego. Profesor Poczowski stał się bliskim współpracownikiem arcybiskupa Rzucińskiego. Pomagał m.in. w organizacji Kongresów Kultury Chrześcijańskiej oraz Zjazdu Prezydentów Państw z obszaru I Rzeczypospolitej, odbywającego się w Lublinie w 2009 roku w 440. rocznicę Unii Lubelskiej. Zmarły umiał połączyć pasję uczonego z pasją obywatelską. Wypływało to zapewne z tradycji etosu inteligenta. Współtworzył ruch Solidarności, w którym inteligencja i robotnicy, mieszkańcy miast i wsi odnajdywali ludzką godność, wolność i braterstwo. W 1989 roku stanął na czele Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. Potem po śmierci swego przyjaciela, jeszcze z lat AK i powstania, senatora Adama Stanowskiego, został wybrany w wyborach uzupełniających do Senatu pierwszej kadencji. W latach dojrzałych służył Solidarności i odrodzonej demokratycznej Rzeczypospolitej z podobnym oddaniem jak młodości lata. Z podobnym poświęceniem jak wtedy, gdy walczył w powstaniu polskim. Nie był uczonym zamkniętym w sterylnym gabinecie. Nie był działaczem, który poza polityką nie potrafił robić nic innego. Jego życie spełniało się w służbie, której pole wyznaczała jako wrażliwość, sumienie, inteligencja i wiara. Naszą modlitwę za zmarłego Jerzego Poczowskiego pragniemy włączyć naszą pamięć i wdzięczność. Prosimy miłosiernego Boga o pokój wieczny, o boską czułość i radość. Wierzymy, że Ojciec, który jest w niebie, jak głosi czytana dzisiaj Ewangelia, nie chce śmierci, lecz życia.